witamy Was z Palau de Congresos de Catalunya, gdzie za moment dowiemy się już, co w tym roku na MWC pokaże Xiaomi. Znaczy w zasadzie wiemy, co pokaże. Wiemy, no prawie na pewno Mi 9, ale może coś jeszcze. Cały czas mamy nadzieję, że jeszcze czymś nas zaskoczą. Na razie wszystko okaże. Zapraszamy na film. Zapraszamy. Mamy już Xiaomi Mi 9 w naszych dłoniach. To jest akurat wersja Transparent Edition, czyli z takimi przezroczystymi pleckami. Nie, mam nadzieję, że w miarę dobrze to widzicie. Tu jest folia naklejona na tym telefonie. Niestety nie bardzo mogę ją zerwać, ale no to trochę widać. Oczywiście to jest atrapka, tak jak w Mi 8 Pro, ale wyglądająca dosyć atrakcyjnie. Ekran z noczem niewielkim, ale jednak wciąż. W środku Snapdragon 855. A z tyłu, moi drodzy, potrójny aparat z główną matrycą 48 megapikseli i bardzo dobrymi ocenami. To jest standardowy DxO układ, czyli szeroki kąt plus teleobiektyw plus zwykły. DxO go umieszcza w tej chwili na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o smartfony. Ale na pierwszym o wideo. Z drugim wynikiem, jeżeli chodzi o punktację, natomiast jeżeli chodzi o wideo, jest rzeczywiście pierwszy. Tak, wideo ma najlepsze, przynajmniej według DxO. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W środku oczywiście MIUI, więc w zasadzie interfejs, który jest większości użytkowników Xiaomi dobrze znany. No i tak patrzę i jakiegoś tutaj specjalnie jakichś większych zmian tu nie widzę. Jest to, co dotąd było w MIUI, czyli tam kilka dodatków fabrycznych od Xiaomi. W zasadzie bez żadnych poważniejszych modyfikacji czy zmian. Warto wspomnieć o dosyć dużej baterii 3300, którą można ładować i przewodowo, i bezprzewodowo. Tutaj Xiaomi się chwali tym, że mają najmocniejszą ładowarkę bezprzewodową na rynku, 20-watową. Tak, dokładnie. Niestety z tego, co jeżeli dobrze usłyszałem, poprawnie, jeżeli nie, ale na prezentacji mówiono, że ją trzeba dokupić tak, osobno, tak, nie będzie jej niestety w zestawie. Nie ma jej w zestawie. W Mi Mixie 3 była, co prawda chyba nie tak szybko, ile dobrze pamiętam. Niemniej jednak była w zestawie. Tu niestety jej zabrakło. No trudno, ale na pocieszenie pozostają nam dobre dosyć ceny. 449 za wersję 6 plus 64 giga i 499 za wersję 6 plus 128 giga. Dokładnie. To już młodszy brat Mi 9, czyli Mi 9 SE, którego nie wiem dlaczego, pominięto w ogóle w dzisiejszej prezentacji, na konferencji o nim ani słowa nie powiedziano, ale warto wspomnieć, iż taki model istnieje i będzie oferowany. Jest nieco mniejszy od Mi 9 i troszkę uboższy, ale tylko troszkę, bo ma mniejszy wyświetlacz, jak już wspomniałem, i inny procesor, ma Snapdragona 712, ale aparat wciąż ma 48 megapikseli, dodatkowy teleobiektyw oraz szerokokątny obiektyw. Wciąż mamy czytnik linii papilarnych, jak widzicie, w wyświetlaczu. Kropelkowy notch, może trochę szersze ramki, ale poza tym jakichś dramatycznych różnic nie ma, więc to jest taki prawie flagowy saka, no można powiedzieć wersja light trochę, no ale na pewno będzie zdecydowanie tańszy. Co prawda cen europejskich tutaj jeszcze nam nie podali w przypadku tego modelu, no ale możemy przyjmować, że na pewno musi być tańszy niż tamten, a pamiętajmy, że Mi 9 i tak już jest wyceniona dosyć atrakcyjnie, więc ten może być tylko lepszy. Ja myślę, że warto się cieszyć z tego, że to jest AMOLED, warto się cieszyć, że jest ten potrójny aparat właściwie identyczny jak w tym mocniejszym modelu. Jeżeli tylko nie potrzebujecie nie wiadomo jakiej wydajności, którą oferują najwyższe tiery Qualcomma, to ta 712 w zupełności wystarczy, a aparat macie nadal świetny. Dokładnie, no i na pewno będziecie potrzebować ściereczki. A, no i jeszcze warto sprawdzić, czy aby na pewno jest tutaj bezprzewodowe ładowanie, bo raczej chyba nie ma z tego, co pamiętam. A oto gwiazda dnia, czyli Mi Mix 3, ale w wersji 5G. W zasadzie specyfikacja jest niemalże taka sama jak w normalnym Mi Mix 3, ale mamy tutaj inny procesor, mianowicie Snapdragon 855, no i oczywiście dodaną łączność 5G, ale poza tym to jest po prostu Mi Mix 3, tyle że w nowej formule działającej w 5G. No i tutaj podczas konferencji mogliśmy zobaczyć pierwsze ponoć poza Chinami połączenie na żywo w sieci 5G dzięki lokalnemu oddziałowi Orange zrealizowane. No i cena telefonu, myślę, jak na telefon 5G będzie całkiem fajna, 599 euro. No, gdyby jeszcze tylko były sieci, w których będzie ten telefon mógł pokazać swoje możliwości, to już by było zupełnie pięknie. No ale przyznacie, telefon jest tak samo ładny jak standardowy Mix 3. Dwa kolory do wyboru oczywiście, ten sam design, oczywiście obudowa sliderowa. No i właśnie coś zepsułem.
No to chyba muszę kończyć, bo obudowy nie rozłożę, ale wiecie, że on się rozkłada, także jakby coś, to odsyłam do recenzji tego modelu, którą popełniłem jakiś czas temu. No i to już wszystko z konferencji Xiaomi. Podsumujmy. Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3 wersji 5G, Mi 9 SE, no i na dokładkę dwie inteligentne żarówki.